Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Ronald Reagan, no to jak startował na prezydenturę, on był, no był aktorem w Hollywood, no ale w zasadzie wszyscy mówią, że był aktorem tak jak Zeleński, ale to nie jest prawda, bo po aktorstwie został gubernatorem Kalifornii w latach 70-tych, 80-tych, także prowadził wielomiliardowy, powiedzmy, stan do sukcesu. No ale jako konserwatorem, jako republikanin, jako normalny człowiek, no to on tak mówił do obywateli, mówi, najbardziej obywatele muszą się objawiać siedmiu słów. Jesteśmy z rządu i jesteśmy tutaj, żeby tobie pomóc. Tak, także to jest do tej pory, to jest ważne. Jak rząd chce tobie pomóc, no to trzeba spieprzać, gdzie pieprz rośnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików bardzo często zdemonetyzowanych. No dlaczego to jest takie ważne? No rząd nieustannie chce pomagać. Zawsze pomaga, zawsze mówi, że będzie lepiej dla obywatela, a później obywatel dostaje kopa w dupę dwa razy więcej, przy okazji jest dwa razy więcej urzędników i więcej pasożytów z budżetówki, dlatego także te 10-20% budżetówki żyje lepiej, bo obiecało tym 90-80%. No jest ta sytuacja z pożyczkami studenckimi. No w Ameryce przypuszczalnie słyszycie, że to strasznie drogo kosztuje, że to jest nieprawdopodobne, jak to może tyle kosztować. No ale prawda jest taka, że we wszystkich tych państwach, gdzie studia są, powiedzmy, za darmo, no to one nie są za darmo. One są za pieniądze podatnika. Także podatnicy płacą dużo więcej podatków dzień w dzień, żeby były studia bezpłatne. No ale te studia bezpłatne, no to też nie są dla wszystkich, tylko są dla wybranych. Jest selekcja, no i bardzo duża część ludzi po prostu nie dostaje się na studia, pomimo wszystko, że płaci te podatki. No i później jest też to, że bardzo często te studia są takie państwowe, żeby pracować dla państwa, żeby produkować następną budżetówkę. I to jest to tak zwane odpracowanie, tak? W Ameryce 450 kilometrów naokoło Waszyngtonu, no to są socjaliści, czyli tak zwani demokraci, no i oni głosują za budżetówką. No i wracając teraz do tych pożyczek studenckich, w latach 50., 60., 70., no to było tak, że ludzie, którzy byli tam zdolni, mądrzejsi, uczyli się i tak dalej, no tak się dostawali na studia, no to szli na studia, rodzice płacili za rok czesnego, powiedzmy, miesiąc, dwa swojej pracy. Taki student w czasie szkoły średniej miał jakąś tam pracę dodatkową, także odkładał, później na wakacje też trochę pracował. Także po tych czterech latach studiów w zasadzie nie miał żadnych pożyczek, nie miał żadnych długów, wychodził na zero, szedł, pracował, no i normalnie zarabiał. Nie było tego obciążenia. Później co się zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że bo ciężko było uzyskać te pieniądze, to te uczelnie nie brały tyle tych czesnego, nie żyłowały. Państwo w latach 80. państwo się włączyło w to, że powiedzmy dyplom dla każdego, tak? No to dyplom dla każdego, jak powiedzieli dyplom dla każdego, no to wszyscy się rzucili na te studia. Jak się rzucili na studia, co to znaczyło dyplom dla każdego? To, że rząd, państwo, podatnik, kongres gwarantował pożyczki. No jak zaczęły się pożyczki, no to w koledze, uniwersytety powiedziały, okej, to za rok jest powiedzmy opłata 4000, no to będzie 5000, no to później będzie 6000, to później będzie 7000. No i teraz na niektórych uczelniach czesnej jest, powiedzmy, szczególnie tych Ivy League, to jest taki Ivy League, no to jest grupa najstarszych uniwersytetów w Ameryce, no to tam WIG, to opierunek i studia, no to kosztują nawet 80 tysięcy rocznie, czyli 4 lata to jest ćwierć miliona. No ale to tam bardzo ciężko się dostać, no jest jeszcze proporcjonalnie do zarobków rodziców i tak dalej. Studia stanowe też wszystko podrożały, no bo studia stanowe, no to też bez WIG-u i opierunku, no to są, powiedzmy, 30-30
35 tysięcy, jeżeli ktoś nie mieszka na kampusie. No są trochę subsydiowane, no ale też dużo z tych nauczycieli na budżetówce to zarabia 200-300 tysięcy rodziców, dużo z nich zostaje polityków. Politykami później mówią, że studia kosztują za drogo i mówią to z uśmiechem, zarabiają 300-400 tysięcy. No ale te banki, jak kongres powiedział, że banki mają dawać pożyczki, no to jak zaczęli dawać pożyczki, no to co się stało? Przez ostatnie 30 lat czesne na uniwersytetach i na koledziach czesne wzrastało 2,5 razy szybciej niż inflacja. Tak, także jak nie było pomocy państwa z gwarantowanymi pożyczkami, no to koledzie podnosiły tylko tyle, ile tam inflacja była, ile obywatel mógł wycisnąć z siebie. Jak się rząd włączył w to i banki zrobiły biznes, no to w zasadzie wzrasta 2-2,5 razy szybciej niż inflacja. Czyli tu jest jedno wielkie oszukaństwo. No i gdzie jest problem? Problem jest taki, że w Ameryce można ogłosić bankrupcję. Można ogłosić bankrupcję i no tam nie zabiorą jednego domu, ale całą resztę no to tam pozabierają, ale pożyczki studenckiej nie można było wyeliminować poprzez bankrupcję. Z 15 lat temu państwo się włączyło, Ministerstwo Edukacji się włączyło, powiedzmy, w te pożyczki i jest gwarantowane i też ściąga. I oprocentowanie na te studenckie pożyczanie na czesne, no to też jest tam 4-5-6%. Także państwo miało zrobić dobrze studentom, a po prostu zostało lichwiarzem. No i teraz, jak słyszycie, tam jest bardzo dużo tych studentów, ma bardzo spore te pożyczki. No i Biden powiedział, okej, zamykamy kraj, jest epidemia, jest pandemia, jest panika, ludzie nie muszą spłacać. No i co się stało? Okazało się, że jak ludzie nie musieli spłacać, no to ci biedni, jak zobaczyli, że nie muszą spłacać tej pożyczki, która nie może być zapomniana, no to zaczęli spłacać, powiedzmy, kartę kredytową, którą mieli na wyższy procent, jakoś tak zacisnęli pasa i zaczęli spłacać. No a cała ta reszta, która miała jakieś doktoraty z picia wina i grania na fujarce, no to po prostu zaczęli kupować nowe samochody pod konto debilowatych 10 czy 20 tysięcy, no bo to do tego się sprowadziło, że tam państwo obiecało, że spłaci 10 tysięcy, a w niektórych wypadkach 20 tysięcy. No i ludzie się po prostu rozbestwili, ale wszyscy ci, którzy patrzą na tego dolara na lewo i prawo, ci biedniejsi, tacy roztropni, no i którzy brali, powiedzmy, studia jakieś takie normalne, szczególnie jakieś tam inżynieryjne, no bo to są po prostu umysły, powiedzmy, ścisłe, no ale wszyscy ci, co brali te humanistyczne granie na fujarkach i tam literaturę jakąś mozambijską i jakieś inne gendery, no to po prostu są to prace czy pozycje idiotyczne, w ogóle niepłacone i tego rodzaju umysły po prostu zaczęły rozpierniczać pieniądze. Ciekawe, że właśnie po tych 4 latach to ogólnie rzecz biorąc ci, którzy byli winni pieniądze, no to na dzień dzisiejszy mają gorzej niż tego, jakby tej pauzy nie było. Jakby administracja Bidena nie przestała, nie zamroziła tych spłat, no to więcej by było. Byłoby lepiej. Badania pokazują, że 70% tych wszystkich, którzy są winni pieniądze, doszli do wniosku, że w zasadzie żyje się tylko raz i dzisiaj jest ważniejsze niż jutro. No i zaczęli szaleć. Sąd Najwyższy powiedział, że Biden nie może tych trylionów dolarów po prostu spisać na straty. No nie tyle na straty, tylko na plecy podatnika. No bo dużo ludzi powiedziało, no a co w związku z jakimś hydraulikiem, który nie poszedł na studia. Dlaczego on ma płacić pensję za to, że ktoś studiował te poezje południowo-azteckie, tak? Także Sąd Najwyższy powiedział, że to jest niekonstytucjonalne. No i to
I to się zamieniło w to, że po prostu te spłaty nadchodzą. Te spłaty nadchodzą w przyszłym miesiącu. Badania też pokazują, że 2/3 z tych, którzy mieli płacić, nie wiedzą, jak będą w stanie to spłacać, no bo po prostu nie mają pieniędzy. No i część mówi, że to jest w przepaść, to będzie spadek w przepaść. No ale to oni zrobili, sami sobie zrobili, no bo uczyli się jakichś debilowatych rzeczy, gdzie pracy nie mogli znaleźć. Większość tych humanistycznych kierunków, no to pracuje właśnie sprzedając kawę. To jest te przysłowiowe śmiech na sali w Ameryce, że ci wszyscy studenci tych bezużytecznych kierunków po prostu sprzedają kawę tam za jakieś tanie pieniądze. Ten Sąd Najwyższy właśnie powiedział, że to jest niekonstytucjonalne, ale administracja Bidena ma plan B. Plan B jest taki, że powiedzmy, że nikt nie może spłacać tych pożyczek studenckich więcej niż 5% ze swojego dochodu. No ale jeżeli spłaca mniej niż 5% ze swojego dochodu, a oprocentowanie jest powiedzmy tam 6%, no to można to spłacać przez miliony lat. No ale na to administracja socjalistyczna Bidena też ma rozwiązanie, no bo powiedzieli, że jak ktoś będzie spłacał do 5% swoich dochodów, a pracując powiedzmy w kawiarni i po 20 lat tak nie spłaci, no to wtedy te 10 czy 20 tysięcy, czy ilekolwiek tam zostanie z tego, nie będzie musiał sprzedawać. Dużo właśnie to jak się popatrzy na te pieniądze, ktoś, kto zarabia poniżej 33 tysięcy, czyli powiedzmy poniżej $16 na godzinę, no to nie będzie musiał spłacać nawet centa. No tyle tylko, że nie mówią bydlaki, że procent idzie, tak? Ten procent idzie, ta lichwa idzie, to wszystko wzrasta. Także te rządowe komunistyczne obiecywanie, że nie musicie płacić, no to jest oszukaństwo, tak? To jest oszukaństwo, no bo to oprocentowanie jednak będzie szło w górę. 200 miliardów dolarów, powiedzmy, to kosztuje podatnika. No, każdy by się pomyślał, że nie powinni mieć problemów ze spłacaniem, ale no niestety jest. Problem jest taki, że ponad połowa, 55% ludzi, którzy ma te pożyczki, podokładała, wzięła nowe karty kredytowe, pokupowali, 1/3 kupiła nowe samochody, czy wzięła pożyczki na nowe samochody. 20% pobrało, zaczęło kupować domy, także to się wszystko, kiedy to zacznie się to spłacanie, no to będzie spory problem. No mówią, że mają bardzo duży stres i po prostu źle się czują psychicznie i nie wiedzą, czy wytrzymają. Taki wywiad był z parą z Nowego Jorku, którzy mają 175 tysięcy, we dwójkę nabrali tych pożyczek na 175 tysięcy. No i oni powiedzieli, że jak przestali spłacać się pożyczki, no to wzięli pożyczkę na wyremontowanie swojego łazienki w swoim domu, no i pojechali tam na dwa razy na wakacje i wydali te pieniądze. No i teraz się martwią, że jak ich dzieci dorosną, to oni nie będą mieli pieniędzy na spłacanie pożyczek. Takie to bydlaki humanistyczne są. To jest właśnie ci, którzy nie mają umysłu ścisłego i nie potrafią myśleć do przodu. No 175 tysięcy nabrać pożyczek na granie na fujarce. W Bloomberg w swoim wywiadzie pokazywał człowieka, który ma właśnie też te humanistyczne, idiotyczne kierunki, ma 150 tysięcy za magistra nauk społecznych. No i on powiedział, że ludzie powinni zbojkotować to i zbuntować się i nie płacić, nie spłacać tych pożyczek, dlatego że politycy zrobili ich w bambuko
I byłoby lepiej, jakby nie było tej pauzy. No i wygląda na to, że trochę tam mądrze mówi, także lepiej by było, że nie jest. Ciekawa sprawa, że ktoś, kto ma magistra z Uniwersytetu z Nowego Jorku, powiedzmy zarabia rocznie 65 tysięcy, czyli powiedzmy tam 30 i parę dolarów na godzinę, a kierowca ciężarówki na UPS, czyli ten przewoźnik takich różnych małych paczek, no to będzie zarabiał 170 tysięcy po 5 latach. Jak 5 lat będzie pracował, to szanse, że z tymi wszystkimi dodatkami będzie zarabiał 170 tysięcy, czyli powiedzmy 85 dolarów na godzinę. Także są dużo lepiej. No i politycy, wszyscy ci obiecujący komuniści, no to też w bambuko zrobili Amerykę, doprowadzili do tego, że ludzie przestali spłacać jeszcze te inne pożyczki. Na uniwersytecie w Chicago takie badania pokazują, że to był taki efekt stymulacji. No i teraz właśnie ten ogólny pożyczanie wzrosło i te państwowe, i te prywatne. No sporo normalnych ludzi zaczęło spłacać się najbardziej krytyczne pożyczki, żeby wypłynąć jakąś na wodę, przez to, że mieli szansę, no ale sporo ludzi, szczególnie tych wyżej, tych snobów wyżej zarabiających, tych po kierunkach humanistycznych, no to oni mają więcej pieniędzy i teraz niespłacanie tych pożyczek niestudenckich wśród tych wyżej zarabiających jest większe. Tak? Także to jest jakiś taki paradoks społeczny, no ale powiedzmy każdy normalny człowiek rozumie tą bezczelność tych komunistów. Oni nie mają odpowiedzialności za swoje zachowanie. Mieli szansę, żeby powiedzmy przełożyć negatywny brak tego spłacania, przełożyć na to, żeby jakoś inaczej ustabilizować swoją sytuację finansową, no to wskoczyli jeszcze większe podatki. No całe te Bidena, on wszystkim powiedział, że przed wyborami, on wszystkim tym przed wyborami powiedział: głosujcie na mnie, to nie będziecie musieli spłacać pożyczek. No i te barany po prostu głosowały. Także rozdawnictwo jest dosyć mocne politycznie, no ale dla narodu, dla kraju, no to jest po prostu mordercze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Trzeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie. Głosujcie na normalnych. Tam, gdzie rozdają, no to nie za bardzo im wierzcie, no bo to zawsze dadzą dolara, wezmą 2 dolary. To z komunistami zawsze tak jest, było i będzie. Ciężko uwierzyć, że to co pokolenie ciągle wychodzi to samo, ale tak jest. Zdrowia dla normalnych.